To jest sytuacja niebywała, tak. Powiem szczerze, że w historii powojennej mieliśmy tylko jedną dymisję szefa sztabu generalnego, to był generał Gosuch, który podał się do dymisji na znak protestu przeciwko działaniu ministra Macierewicza. Żadna tajemnica, że za pierwszych rządów ministra Macierewicza jeszcze w latach 90., wtedy kiedy powstawał Grom, jednostki nadwiślańskie i właśnie nasza jednostka mieliśmy przejąć kontrolę między innymi nad prezydentem Wałęsą. Nie zgodził się na to i Petelicki, i generał Wejner, ówczesny dowódca nadwiślańskich jednostek MSW. Ja przypominam tylko, że ten niby obrażony generał, o którym tak mówią, to przecież generał Andrzejczak, który ma bardzo wysokie notowania u naszych sojuszników, u Amerykanów, nie tylko swoją świetną angielszczyzną, ale również świetnym myśleniem racjonalnym, udzielając wywiadu dla BBC, dla CNN-u, uczestnicząc w żywej debacie takiej w Stanach Zjednoczonych, wywołał bardzo dużą euforię i szacunek dla polskich sił zbrojnych. Pewnie, że jest zaskoczenie dla nas wszystkich, dla każdego jest zaskoczenie, że dwóch generałów się podało. Natomiast ja oczekiwałem już po tym pierwszym sygnale, kiedy Błaszczak oskarżył generała Piotrowskiego, już wtedy oczekiwałem, albo jeden, albo drugi musi odejść. Taka sytuacja nie może mieć miejsca. Jest podpułkownik Krzysztof Przepiórka, współzałożyciel Gromu, państwa gościem. Chciałabym powiedzieć dzień dobry, ale właściwie trudno chyba w takim dniu powiedzieć dzień dobry. Czołem, panie redaktor. Czołem, panie pułkowniku. Przypomnę państwu, jeszcze około 10.30, panie pułkowniku, dołączy też do nas zdalnie generał Mieczysław Bieniek, także będziemy sobie komentować tę sytuację, którą nazwiemy czym? Trzęsieniem ziemi, sytuacją spodziewaną. Jak nazwać na... No, też nie możemy pominąć kontekstu wyborczego. Na 5 dni przed wyborami rezygnację najważniejszych polskich dowódców. Mamy trudny czas. Za naszą wschodnią granicą jest wojna. Na Bliskim Wschodzie, w tym Tyglu, jest następna wojna między Palestyńczykami a Izraelczykami. Uwikłani w to są również Irańczycy, Libańczycy i na szczęście na razie Egipcjanie nie. Natomiast Erdogan już powiedział swoje zdanie na forum ONZ. Żyjemy w bardzo trudnych czasach. I rewolucja tego typu jak teraz, czyli dymisja dwóch najważniejszych żołnierzy w kraju, nie wróży nam niczego dobrego. Ale rozumie pan, że ta dymisja w obecnej sytuacji została złożona? Czy pan tego nie rozumie? I podobnie, jak sądzę, jak Prawo i Sprawiedliwość będzie twierdzić, że no, to jest nieodpowiedzialne po prostu w obecnej sytuacji? Żołnierz, powtarzam to któryś raz z kolei, żołnierz ma wiele obowiązków, ale ma jedno niezbywalne prawo – być dobrze dowodzonym. Jest cywilna kontrola nad armią. I sytuacja już wtedy, ja przypominam sobie na poprzednim naszym spotkaniu, mówiliśmy sobie, że po wlocie tej ruskiej rakiety i znalezieniu ją po 3 miesiącach przez Amazonkę, która sobie jeździła konno, już wtedy wystąpił tak zwany dwugłos, ponieważ... Delikatnie powiedziane, eufemistycznie nawet powiedziałabym dwugłos. Staram się być delikatny. Rozumiem. Doceniam. Okej. Minister Błaszczak na forum wszystkich mediów powiedział, że generał Piotrowski go zawiódł, nie zameldował mu o sytuacji z rakietą. Generał Andrzejczak powiedział, że minister obrony wiedział już o tym w grudniu. Więc mówiliśmy sobie, ja powtarzam to cały czas, że albo jeden, albo drugi wylatuje na zbity pysk. Mówię tu albo o ministrze obrony narodowej, albo o generale Piotrowskim. Nie ma innej sytuacji. Nie może być czegoś takiego, że szef cywilnej kontroli nad armią, czyli minister Błaszczak, oskarża najważniejszego generała, który będzie dowodził w razie wojny, staje za nim szef sztabu generalnego,
Więc albo obaj lecą, coś jest nie tak. Mhm. Prezydent ich widzimy za parę godzin, prezydent bierze ich pod swoje skrzydełka i są na poligonie. Jest to niezrozumiałe dla żołnierzy przede wszystkim. Czyli oni zostali wciągnięci w politykę najpierw. No, żołnierz zawsze zostaje wciągnięty w politykę. Ja powtarzam jeszcze raz. Politycy, najważniejszym zadaniem polityka jest nie doprowadzać do eskalacji konfliktu, tak prowadzić dyplomację, politykę zagraniczną, żeby ewentualny agresor bał się, a z drugiej strony zaniechał ewentualnych kroków. Natomiast mają dać żołnierzowi możliwość, mają dać narzędzia żołnierzowi, żeby dowódca, czyli tutaj szef sztabu generalnego, najważniejsi generałowie, przygotowali żołnierzy i siebie do wojny. I tyle. To jest najważniejsze zadanie. A nie wikłanie wojska w jakąś tam polityczną... Jasne. I ja wiem, że ja stawiam pana teraz nie do końca komfortowej sytuacji, ale jednak ta decyzja dwóch najważniejszych żołnierzy w Polsce, jak pan to określił, ona jest merytoryczna czy polityczna, czy jedno i drugie? Dziś. Nie wiem co. Ja myślę, że polityczne, bo nie da się, to już mówiliśmy sobie wcześniej, nie da się pogodzić tego konfliktu. O tym, że konflikt między... Ale nie chodzi o moment. Moment oczywiście fatalny, szczególnie w tej sytuacji, która teraz jest. Ale jeżeli coś jest nie do zniesienia, to już dawno powinna tym być bardziej, tego, że tego typu dymisja. Panie pułkowniku, to, co zrobił, przepraszam, to, co tak zrobił generał Różański i generał Tomaszycki. I Skrzepczak chyba też się... Tak. Nie ma sytuacji, nie ma współpracy. No, przepraszam bardzo. Ja mam przekazywać wasze polityczne zalecenia na dół. I też na konferencjach prasowych robiąc za tło. No to więc, też się zdarza. Dobrze, to teraz po kolei, bo mamy coraz więcej informacji, które do nas płyną właśnie w kontekście złożenia tych wniosków o dymisję. Kwestie rakiety, zrzucenia odpowiedzialności przez Błaszczaka na dowódców omówiliśmy. Druga sprawa. Od pewnego czasu, i to jest jedna z przyczyn podobno tej dymisji, miała być bardzo silnie przez Błaszczaka, ministra Błaszczaka, omijana, czy właściwie inaczej, marginalizowana rola dowództwa operacyjnego. Wiemy, że MON miało kierować zadania bezpośrednio do dowództwa generalnego sił zbrojnych i tak było w wielu przypadkach, czy przy budowaniu muru na granicy z Białorusią, po to, co mamy ostatnio, czyli ewakuację Polaków z Izraela. I podobno też jest to forma buntu, że właściwie dowództwo operacyjne może nie miało co robić, to jest za dużo powiedziane, ale było omijane przy najważniejszych rzeczach, za które teoretycznie powinno być odpowiedzialne. No może trzeba wrócić do struktury wojska, bo wojsko charakteryzuje się tym, że jest struktura hierarchiczna. Jest pierwszy żołnierz, który dowodzi. Mówimy tutaj o szefie sztabu generalnego. My mamy niestety takie trzy kanały. Bo jest szef sztabu generalnego, dowódca operacyjny i dowódca generalny. Tak? Każdy z nich odpowiada za co innego. Jak ten żołnierz? Żołnierz ma jednego przełożonego. I teraz kto ma dowodzić? No tutaj minister Błaszczak, wykorzystując właśnie tego typu sytuację, która istnieje już od kilku lat, ona była jak gdyby zaklepana wcześniej, tak? Czy to jest dobra struktura? Moim zdaniem dyskusyjna. Natomiast można było zreformować tak strukturę wojska, żeby żołnierz wiedział, że on za to odpowiada. A jak jest rozmycie odpowiedzialności, to mamy to, co mamy. Panie pułkowniku, to teraz informacja z ostatniej chwili. Dzisiaj za 4 minuty, o 10.30 odbędzie się narada z udziałem prezydenta Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i przedstawicieli rządu w sprawie sytuacji w Izraelu. Tak jest oficjalny komunikat. Przeczytam go dokładnie, drodzy państwo. Dziś, 10 października roku 2023, około 10.30 w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbędzie się zwołana przez prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę narada z udziałem premiera oraz przedstawicieli rządu poświęcona sytuacji w Izraelu. Panie pułkowniku, podaje się dwóch najważniejszych żołnierzy w polskim wojsku do dymisji, a ktoś próbuje nam wmówić, że to spotkanie dotyczy sytuacji w Izraelu. Czy ktoś ma nas za idiotów?
No, ale to ustaliliśmy sobie, pani redaktor, wcześniej na naszych spotkaniach, że traktowanie nasze społeczeństwo przez polityków jest traktowane jak stado bezmyślnej masy. Ten przekaz nie jest oczywiście dla ludzi, którzy się interesują polityką, dla żołnierzy, dla ewentualnych odbiorców tych informacji. Właściwie tylko właśnie dla wyborców. Przed wyborami, proszę bardzo, to jesteśmy mocni, silni, a dwóch najważniejszych żołnierzy odchodzi nam do cywila, no bo ja sobie już nie wyobrażam inaczej. Dalej są jeszcze w mundurach, ale za parę dni będą już pod kapeluszem. No dobrze, wiemy, jak wyglądała sytuacja w polskim wojsku, kiedy do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość w roku, no 15 to może nie, ale jeszcze 16-17. Pamiętamy, że ci najbardziej doświadczeni albo byli wyrzucani z wojska, albo odchodzili. Wiemy, że no, ta struktura bardzo się zmieniła, że zaskakujące czasem były nominacje, ale obie te nominacje, obu tych żołnierzy, którzy dzisiaj podały się do dymisji, to byli ludzie powołani przez PiS. Czyli wynika z tego, że rządzący, że partia rządząca, że ministrowie Prawa i Sprawiedliwości nie potrafią porozumieć się nawet z tymi, których sami powołują. Przecież już zupełnie obok, Marian Banaś jako szef NIK-u też był powołany przez PiS. Więc to też jest dość no, specyficzna, tak to nazwę, sytuacja. Ja niedawno rozmawiałem z moimi kolegami i w służbie, i po służbie, i my sobie nie wyobrażamy sytuacji takiej, że i w służbach, i w policji, w służbach specjalnych, w wojskach nie może być prowadzona rewolucyjna zmiana. Tutaj muszą być zmiany ewolucyjne. No, proszę sobie wyobrazić sytuację. No, zmienia się rząd, zmienia się opcja polityczna. No, po to jest to wojsko apolityczne, żeby ta ciągłość tego państwa nasza była zachowana, żeby dowodzenie było w systemie ciągłym. Oczywiście każdy polityk może sobie dobrać najważniejszego żołnierza. Nie ma problemu z tym żadnego. Natomiast robienie polityki kadrowej przez polityków, ja mówię nawet na tych najniższych szczeblach, jest nie do pomyślenia. A tak było, właśnie tak było, że jakiś tam Misiewicz zwalniał generałów, bo było tak. Znam osobiście dwóch generałów, którzy byli zwolnieni przez Misiewicza. Do tego doprowadzi gęby pełne frazesów teraz przez polityków. O obronie honoru, to ja bym pokazał zdjęcie, kiedy kapitan trzyma nad tym młodym człowiekiem parasolkę. Oficer trzyma parasolkę nad jakimś tam politykiem. Czyli to prędzej czy później musiało wybuchnąć. To pęknie wcześniej czy później. To napięcie, które jest na każdym szczeblu w wojsku, musi kiedyś walnąć. Oczywiście wojsko rozkazem stoi, regulaminami, instrukcjami i myślę, że aż takiej rewolucji nie będzie, nie będzie żadnego buntu. Natomiast jeżeli chodzi o wyższych oficerów, mogą być jeszcze ruchy kadrowe. To teraz pytam pana jako żołnierza, jako praktyka. Jak taka sytuacja dziś wpływa na morale w polskim wojsku? Nie mówię o strukturach dowódczych, tylko o tych, którzy wykonują rozkazy swoich dowódców. Na szczęście średni szczebel dowodzenia nie jest uwikłany mocno w politykę. Mm-hmm. Tam się robi, to są rzemieślnicy. Oni wykonują tą swoją dobrą, żołnierską, szkoleniową robotę, przygotowując każdego żołnierza do wykonywania swoich zadań. Natomiast te koterie, które występują właśnie na najwyższych szczeblach dowodzenia, no bo to prześciganie się, ta dewaluacja stopnia generała, która nastąpiła właśnie po 2015 roku, że nie zasługi, nie bycie na misjach, nie wąchanie tego prochu wojennego, a różnego rodzaju inne cechy charakteru danych ludzi,
dawały im możliwość awansu. Panie pułkowniku, wiem, że dołączył do nas już pan generał Mieczysław Bieniek, z którym się w tej chwili połączymy. Pan pułkownik Przepiórka oczywiście z nami zostaje. Generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji. Dzień dobry, panie generale, i dziękuję bardzo za szybką reakcję i przyjęcie naszego zaproszenia na tą no, rzeczywiście zmieniającą rzeczywistość i polityczną, i chyba każdą inną informację. Dzisiaj, przypomnę, dymisję złożyli szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i dowódca operacyjny. Panie generale, po prostu, jaki pan ma komentarz do tej sytuacji? Czy pan spodziewał się, że na kilka dni przed wyborami będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją? Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Miło panią widzieć. Krzysiu, również ciebie. My siły szybkiego reagowania, kiedyś to szybko reagujemy na sytuację. To jest sytuacja niebywała, tak. Powiem szczerze, że w historii powojennej mieliśmy tylko jedną dymisję szefa sztabu generalnego, to był generał Gosuł, który podał się do dymisji na znak protestu przeciwko działaniu ministra Macierewicza. Mógłbym wymieniać powodów tysiące, wiele z nich zostało. Ale tutaj mamy sytuację, że dwóch dowódców, znaczy szef sztabu generalnego i dowódca operacyjny. Sytuacja jest o tyle niebywała, że mamy rzeczywiście bardzo skomplikowaną sytuację poza granicami kraju. Ponadto tuż za miedzą. Ponadto komplikuje się sytuacja na Bliskim Wschodzie, która będzie emanowała również na sytuację bezpieczeństwa międzynarodowego. Ale jak czasami się mówi, enough is enough, dość to jest dość. Być może kumulacja tych wszystkich zdarzeń spowodowała taką, a nie inną decyzję. Na biurku prezydenta prawdopodobnie znajduje się ta dymisja, a dzisiaj będzie to chyba rozpatrywane. I również na Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Myślę, że mówiąc o tej kumulacji, myślę, że tutaj mieli chyba też na myśli to, co się działo od kilkunastu miesięcy. Te oskarżenia, te braki w zarządzaniu strategicznym bezpieczeństwem państwa, braki kompetencyjne przy podziale obowiązków, co ma robić dowódca operacyjny, co dowódca generalny Sił Zbrojnych. Te zadania, które wykonują Siły Zbrojne, są bardzo odpowiedzialne. Ja tu chcę podkreślić od razu, że bezpieczeństwo naszego państwa jest gwarantowane, jest zagwarantowane i utrzymywane. Wojsko jest i przy granicy. Wojsko zabezpiecza ruchy logistyczne, pomocy dla Ukrainy. Wojsko prowadzi szkolenia codzienne. Wojsko współdziała z NATO. Wojsko szkoli się na nowym sprzęcie. I dodatkowo jeszcze wojsko jest używane w soboty, w niedzielę do różnego rodzaju pikników, które nie mają nic wspólnego z wyszkoleniem. To wszystko może spowodowało również frustrację u tychże dowódców. Być może oni monitorowali tą sytuację. Nikt ich nie słuchał. Ale jeszcze wracam do tego zarządzania strategicznego bezpieczeństwem. Dyrektywa strategiczno-obronna, zmiana ustaw różnego rodzaju decyzjami ministra czy wiceministrów, przejmowanie dowodzenia, a nie kierowania siłami zbiornymi, które leżą w gestii cywilnej części Ministerstwa Obrony. To być może było elementem dyskusji, którego nie znamy. Ale pamiętajmy o tym, że wojsko, będąc instytucją hierarchiczną, zna swoje zadania na czas pokoju i wojny i wie, że służy do obrony ojczyzny. Już kiedyś siły zbrojne dały się zmanipulować i wejść w sytuację, kiedy używane były do innych celów. Mam na myśli rok 81, a świadomość jest tak wielka, że nigdy chyba wojsko do tego... Panie generale, przepraszam, muszę tutaj wejść w słowo a propos tego roku 81, bo oczywiście mnóstwo rozmaitych teorii już się pojawia, co było taką bezpośrednią przyczyną tej sytuacji. Nasi widzowie też spekulują, ale no, to jest taki wątek, który wydaje mi się warto poruszyć. Jeden z naszych widzów pisze tak, że prawdopodobnie też no, sytuacja mogła urosnąć do tego stopnia, że do czegoś chciano zmusić polskie wojsko i polskich dowódców do czegoś, tutaj cytat, strasznego, w związku z tym dlatego w tym, a nie innym momencie do tych dymisji doszło. Najpierw generał Bieniek, za chwilę w tej sprawie też podpułkownik Przepiórka. Bardzo proszę. No tak, teorii spiskowych nigdy nie brakuje w narodzie. Być może pojawiło się gdzieś tam w rozmowie jakieś dwóch kolesi, ale myślę, że świadomość żołnierzy dzisiaj... Żołnierze mają naprawdę dużą świadomość i ci szeregowcy i kaprale, tam są ludzie z wyższym wykształceniem. Ja sam mam wielu studentów bezpieczeństwa narodowego, z którymi dyskutuję te tematy, na temat zadań sił zbrojnych i tak dalej. Świadomość jest wysoka. Mimo że hierarchia obowiązuje, ale dowódcy średniego szczebla i tego wyższego nigdy nie posunęliby się do tego rodzaju działań. Tam niektórzy mówią o wojskach obrony terytorialnej. Nie, proszę sobie to jakoś schować gdzieś. Ta teoria nie sprawdzi się, nawet gdyby ktokolwiek podjął taką decyzję, nie sprawdzi się w praktyce. I tutaj pragnę uspokoić wszystkich.
Pułkownik Szpiórka w tej sprawie? Też myślę, że do takiej sytuacji nie dojdzie, chociaż były sam jak gdyby pośrednio uczestniczyłem w takiej operacji. Otóż przecież nie, żadna tajemnica, że za pierwszych rządów ministra Macierewicza jeszcze w latach 90., wtedy kiedy powstawał GROM, jednostki nadwiślańskie i właśnie nasza jednostka, mieliśmy przejąć kontrolę między innymi nad prezydentem Wałęsą. Nie zgodził się na to i Petelicki, i generał Wejner, ówczesny dowódca nadwiślańskich jednostek MSW. Ja. Opisał to zresztą w swojej książce. Także takie zakusy politycy mają, ale nie. Obecne wojsko, to co powiedział pan generał, nie pozwoli na to, żeby jakiś polityk wydał durny rozkaz. Panowie, jakie konsekwencje może mieć ta dzisiejsza decyzja pana generała Rajmunda Andrzejczaka i pana generała Tomasza Piotrowskiego? Generał Bieniek, bardzo proszę. Konsekwencje dla naszego bezpieczeństwa i w ogóle dla polskiego wojska. Pamiętajmy, że system dowodzenia jest systemem ciągłym. Na każdym stanowisku, a szczególnie tym najwyższym, są zastępcy, którzy mogą przejąć to dowodzenie i są zapoznani z bieżącą działalnością sił zbrojnych. I tak też się stanie, jeśli dymisja zostanie przyjęta. Oczywiście będzie to miało wpływ na dalszy ciąg zdarzeń, bo tutaj mówimy o polityczności wojska. Oczywiście, ale na tych najwyższych szczeblach wyznaczanie dowódców pozostaje w kompetencji polityków. Zwierzchnik Sił Zbrojnych na wniosek ministra obrony narodowej wyznacza dowódcę, szefa sztabu generalnego, dowódców rodzaju Sił Zbrojnych na pewną kadencję. I to jest jakiś wpływ. Ale ci żołnierze, ci oficerowie, ci generałowie mają tę świadomość, że służą ojczyźnie, a nie partii politycznej. Ja może podam taki przykład. Generał Schumacher, dowódca Sił Operacji Specjalnych Stanów Zjednoczonych w 1997 roku, był już w rezerwie 2 lata, kiedy Bush starszy doszedł do władzy, powołał go ponownie, ponieważ wiedział, że jego kompetencje są bardzo mocne, bardzo dobre i tacy oficerowie są mu potrzebni. Ale tutaj myślę, że ten ciąg zdarzeń będzie mógł być taki, że ci zastępcy będą pełnili obowiązki do momentu wyłonienia nowych osób. I myślę, że ciągłość dowodzenia zostanie zachowana. Oczywiście każdy jest gdzieś pod kogoś tam niepodwiązany, ale każdy ma swój łańcuch przyjaciół, ale jeśli to jest poparte profesjonalizmem tych osób, zgadzam się. Ja sam, będąc dowódcą na różnych szczeblach, dobierałem sobie w miarę ludzi takich, którzy mieli kompetencje, którzy mogli dowodzić poszczególnymi elementami, mogłem im zaufać, mogli planować. No, takich osób mi należał generał Patalong, generał Gut, generał Gruszka i wielu innych mógłbym tutaj wymieniać, choć ja się interpersonalnie raczej wystrzegam tych zadań. Także tutaj pragnę uspokoić, że ta ciągłość dowodzenia i wykonywania zadań będzie realizowana. Panie pułkowniku, pytanie o konsekwencje dla polskiej armii i polskiego bezpieczeństwa tej dzisiejszej decyzji. No, nie będzie jakiejś rewolucji. To, co powiedział wcześniej pan generał Bieniek, tak, ciągłość zostanie zachowana. Natomiast jakie będzie to miało skutki, jeżeli chodzi o naszą współpracę z sojusznikami, bo tutaj trzeba to podkreślić, że jesteśmy niestabilni w takich sytuacjach, jeżeli dojdą, a na pewno dojdą informacje, skąd się wzięła taka decyzja obu generałów, że podali się do dymisji, więc myślę, że konsekwencje polityczne dla naszych tutaj rządzących mogą być daleko, daleko idące. Panie generale, czy prezydent w tej sytuacji może nie przyjąć tych dymisji? Tak, no ustawa mu na to pozwala i zdrowy rozsądek też. Natomiast Krzysztof poruszył bardzo ważny, istotny problem, który ja zapomniałem powiedzieć. Szef sztabu generalnego jest członkiem Komitetu Wojskowego NATO. Jest to gremium 31 szefów sztabów generalnych państw natowskich, którzy uczestniczą w podejmowaniu decyzji, wypracowaniu decyzji, które podejmuje NAC, North Atlantic Council, decyzji dotyczących różnego rodzaju planów operacyjnych, planów ewentualnościowych, planów regionalnych i on jest w pełni z tym zaangażowany w procesie. I to też będzie miało trochę nieco wpływ, bo dzisiaj oczywiście zastępca szefa sztabu generalnego, którym jest bardzo zdolny oficer, nie będę jego nazwiska wymieniał, również jest w tych planach zorientowany. I ta ciągłość, bo sam byłem świadkiem tego procesu i chciałem o tym powiedzieć. Niestety po katastrofie smoleńskiej, kiedy zginął szef sztabu generalnego generał Gongor, pierwsze obrady Komitetu Wojskowego odbyły się natychmiast.
natychmiast szef komitetu to odwołał. W związku z tym, jak wygląda sytuacja w kraju, kto przejmuje dowodzenie, jak będzie realizowane, jak będą realizowane plany. Ja jako przedstawiciel Polski przy NATO i Unii Europejskiej, przy Komitecie Wojskowym, w imieniu minister obrony zdałem meldunek z tej sytuacji, zapewniłem, kto przejmuje dowodzenie i natychmiast zjawił się zastępca szefa sztabu generalnego, który w tym czasie przejął obowiązki i zreferował tę sprawę. Także to jest bardzo istotne, bo jesteśmy bardzo wiarygodnym elementem układanki obronnej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Panie pułkowniku, wyobraża pan sobie taką sytuację, że prezydent Duda dzisiaj nie przyjmuje tych dymisji? No ale to ja tutaj nie widzę żadnego... Wie pani co, prezydent Duda w tych takich rozgrywkach jest zakładnikiem, już mówiliśmy sobie, Nowogrodzkiej. Więc jeżeli ta wcześniejsza wojenka, która była po informacji Błaszczaka o tym, że generał Piotrowski go nie poinformował, Duda wziął ich pod skrzydła, okazuje się, że niewiele może. Więc ja tutaj nie widzę, pewnie przyjmie tę dymisję, bo nie da się tak... Nie da się tak dłużej pracować. Natomiast będzie ciągłość, w jakim wymiarze, czy będzie lepsza, czy nie. Możliwe, że tak. Możliwe, że tak. Ja tutaj mam jeszcze jeden apel do panów generałów, którzy są obecnie. Pamiętajcie, że wszyscy będziecie również kiedyś w cywilu. Jesteście panowie generałami, ja jestem rezerwistą. Jesteście tym, kim byłem, a będziecie tym, kim jestem. I trzeba później sobie spojrzeć w lusterko przy goleniu i uważajcie, żebyście się nie pozacinali. Mówię tutaj o tych, którzy są takimi akolitami polityków. Pamiętajcie słowa przysięgi wojskowej i słowa konstytucji. Panie generale, to teraz jeszcze pytanie do pana o wiarygodność w tej chwili polskiej armii i w ogóle naszego państwa jako partnera właśnie między innymi w strukturach natowskich. Wiemy, że wiele prawdopodobnie czynników złożyło się na te decyzje generałów, od zrzucenia odpowiedzialności za rakietę przez eliminację dowództwa operacyjnego w ostatnich i nie tylko ostatnich działaniach z decyzją MON-u po, no właśnie, ten słynny spot Prawa i Sprawiedliwości, spot wyborczy, spot polityczny, w którym wystąpił Mariusz Błaszczak, ujawniając dokumenty dotyczące planów operacji obronnej kraju i przekonując, że Donald Tusk chciał połowę tego kraju oddać Ruskim. Do tego dochodziły różne bajania, że w Lublinie byłaby druga Bucza i tak dalej. Wszyscy to pamiętamy. Więc ponawiam pytanie o wiarygodność w tej chwili Polski jako sojusznika natowskiego i jak dzisiaj my w tej strukturze wyglądamy? Jakie miejsce zajmujemy? Stawiamy pani w pewnym kłopotliwym położeniu, ale ja się nie uchylę od tego pytania. Jako zastępca dowódcy NATO jednym z moich obowiązków był udział w procesie tak zwanego NATO Defense Planning Process, czyli planowanie obronnego NATO. Co to jest takiego? To jest cały proces, jak sama nazwa wskazuje, który integruje wszystkie możliwości poszczególnych państw natowskich, bo jedno państwo ma lotniskowce, drugi ma broń strategiczną, trzeci ma rakiety manewrujące, a czwarty ma tylko czołgi czy okręty podwodne. Myśmy to musieli zintegrować w system systemów i w tym również był udział Polski i krajów bałtyckich. I to jest proces. Ten proces polegał na tym, że każde państwo przedstawiało swoje możliwości oraz zagrożenia, które wypływały z jego położenia. I tak jak pokazane zostało, i to było bardzo nieszczęśliwe, bo to był chyba piąty wariant czwartego etapu. Po uporczywej obronie od samej granicy Polski, czekając między innymi na taką mocną odpowiedź i wsparcie NATO, broniliśmy się. A w tym ostatnim wariancie, gdyby ta pomoc nie nadchodziła, ale pamiętajmy, że w pierwszym etapie oprócz rakiet, samolotów, lotnictwa, które raziło nieprzyjaciela, mielibyśmy jeszcze swoje siły zbrojne. Ale w tym ostatnim etapie, no to przewidywaliśmy, ale to był naprawdę ostatni. I to pokazało taki system myślenia i procesu obronnego planowania, to odkryło za dużo elementów, w tym wszystkim, jeśli dobry analityk by się temu przyjrzał, mógłby popatrzeć, aha, to NATO w tym etapie nie przyjdzie, nie wróci, nie zdąży i tak dalej. To jest żenujące, to było żenujące i to na pewno znalazło odbicie w rozmowach szefów sztabów generalnych państw natowskich, a szczególnie państw bałtyckich, ale również i naszych sojuszników Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, którzy również partycypują w tych planach
Nie będziemy mówili gdzie, kiedy, jakie siły, jakie eskadry, jakie samoloty, jakie okręty, gdzie zgrupowanie jednostek, gdzie bazy logistyczne, bo to jest bardzo istotne. Ale to dało analitykom asumpt do myślenia i to również odbija się na naszej wiarygodności. Chociaż udowodniliśmy zarówno w operacjach pokojowych, jak i bojowych, że jesteśmy wiarygodnym członkiem NATO. A dzisiaj wydzielając siły na flankę wschodnią, ale również wspieranie naszych sojuszników w Rumunii, prawda, państwa bałtyckich. To jest olbrzymi wysiłek naszego państwa i to jest widoczne pomimo różnych takich politycznych zawirowań, które obserwujemy w ostatnich tygodniach. Panie pułkowniku, zgadza się pan z tą opinią, że byliśmy i jesteśmy nadal wiarygodnym członkiem NATO? Pan generał powiedział tak, ja się z tym zgadzam, chociaż oczywiście są te polityczne aspekty, te ujawnianie czwartego etapu i którejś tam części operacji jest takie wyrywkowe pokazywanie czegoś nie żołnierzom, tylko swoim wyborcom. Oczywiście, proszę bardzo, oddaliśmy to. To by nie było tak. Strategia, znaczy najpierw doktryna obronna naszego kraju. Oczywiście ona ma być kompatybilna z sojusznikami. Później się opracowuje strategię i robi się ćwiczenie. Każde ćwiczenie, każda strategia musi zostać przećwiczona. W takich ćwiczeniach dowódczo-sztabowych, to już pan generał wie lepiej na ten temat. I jeżeli to się sprawdza, no to się wprowadza to do działania. Przypominam, że na podstawie tej doktryny, którą podpisał Lech Kaczyński, została opracowana strategia właśnie z tym elementem. Właśnie z tym elementem. I generał Różański, który przeprowadził to ćwiczenie, dostał od sojuszników piątkę. Natomiast później została zmieniona doktryna w 2018. W 2020 została opracowana strategia, było ćwiczenie i co? I dostaliśmy lufę, dwóje. Także tutaj trzeba szukać przyczyn, więc dla normalnych ludzi ta wiedza może wydawać się zbyt skomplikowana, natomiast my nie żyjemy osobno. My musimy współpracować, zintegrować systemy dowodzenia, systemy łączności, kierowania ogniem, ale również te systemy przeciwlotnicze z naszymi sojusznikami. Możemy używać tylko takich sił, jakie mamy. No nie jesteśmy, my tutaj liczymy na piąty artykuł, że przyjdą nam z pomocą, a wymachujemy szabelką na prawo i lewo. Mamy wszystko konsultować z sojusznikami. Jesteśmy w elitarnym klubie, musimy się do tego przystosować. Jesteśmy i będziemy, panie generale. Nie obawia się pan, że no, te sytuacje w polskim wojsku, do których dochodzi już od wielu, wielu miesięcy, spowodują, że no dobrze, no może nie znajdziemy się poza NATO, ale jednak na marginesie NATO, tak jak teraz politycznie znajdujemy się na marginesie Unii Europejskiej. Wie pani, siłę oddziaływania państw natowskich obrazuje również ilość stanowisk, które zajmujemy w strukturach dowódczych NATO i sił, które wydzielamy. Ja byłem chyba do tej pory jedynym czterogwiazdkowym generałem spoza klubu takiego jak Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Niemcy, który był zastępcą dowódcy NATO. No, Polska mogłaby się ubiegać, mając swój potencjał. Nawet generał Andrzejczak był chyba w planach przewodniczącym Komitetu Wojskowego NATO miał być, ale jakoś nie przebił się. Natomiast będziemy na pewno w tym sojuszu. To jest w naszym żywotnym interesie, a brak wiarygodnych sojuszy albo brak udziału w tym sojuszu widzimy, przykro mi to powiedzieć, ale muszę to powiedzieć, widzimy na przykładzie Izraela. Izrael osamotniony dookoła w tym żywiole arabskim ma nie tylko wrogów zewnętrznych, ale również wewnętrznych, bo dwa państwa na jednym terytorium to niestety jest zagrożenie. Próbując budować sobie dobre stosunki dyplomatyczne na przykład z Egiptem, z krajami Zatoki Perskiej, Omanem, Emiratami, Bahrajmem, a teraz ostatnio z Arabią Saudyjską, zostało to zakłócone i to był chyba jeden z celów Hamasu, bo ten atak to był bezsensowny, po prostu samobójczy, bo ofiary będą olbrzymie po jednej i po drugiej stronie. Hamas chciał zwrócić uwagę, że to jednak sprawa palestyńska musi być na agendzie i nie mogą go państwa arabskie stracić. Między innymi to chyba jeden z powodów, ale to już jest inna kwestia. Więc Izrael jest osamotniony. My nie możemy być osamotnieni. My nie możemy być poza NATO, poza Unią Europejską, poza systemem obronnym, poza artykułem 5, poza wsparciem politycznym, ekonomicznym. No i oczywiście budować musimy swoją tożsamość obronną zgodnie z artykułem 3, wzmacniając na taką skalę, na którą nas stać, nasz system obronny. No,
Nawet demografia, jak spojrzymy, nie pozwala nam na stworzenie armii 300-tysięcznej, prawda? A PKB i tak to duże, które już w tej chwili wydajemy, 3,5% według źródeł, jest olbrzymie. Tylko trzeba to wydawać racjonalnie, zgodnie z planem modernizacji technicznej, uzgodnionym z celami naszymi, a nie dzisiaj kupujemy tam 500 czołgów, jutro 200 rakiet, a pojutrze 3 łodzie podwodne. To musi być plan modernizacji technicznej, który wypływa z dyrektywy strategicznej obronnej części tajnej. Chyba tego planu do końca nie było i to chyba był też jeden z powodów, dla którego szef sztabu generalnego złożył albo zdecydował się złożyć tą dymisję. Panowie, zgodnie z moimi przewidywaniami sprzed kilkudziesięciu minut tak zwany prawicowy komentariat staje już na głowie i mamy tego typu wpisy. Obrażona generalicja szykuje grubą ustawkę na 3 dni przed ciszą wyborczą. Jeden nie umiał znaleźć rakiety, a drugi poczuł się pomijany. Przedszkole w Wojsku Polskim. Trzeba było ciąć po stołkach kilka miesięcy temu. Mam nadzieję, że wojskowe służby specjalne teraz działają pełną parą. Inne wpisy mówią o tym, że to Tusk zbuntował panów generałów i namawiał ich do tego od wielu tygodni. Panowie, czy teraz zacznie się, przepraszam za potoczność sformułowania, ale nie umiem znaleźć innego słowa, taka polityczna nawalanka w panów generałów? Czy to będzie kolejny kamyczek do ogródka tej wojny polsko-polskiej i nie będzie refleksji, co się tak naprawdę dzieje w armii, tylko właśnie taki polityczny, taka polityczna strategia i taka polityczna rozruba, panie pułkowniku? Dla polityków, którzy chcą utrzymać władzę, nie ma żadnej świętości, nawet wojsko. I myślę, że odbije się to czkawką dla wszystkich, również i dla żołnierzy, niestety. Ta atmosfera takiego nacisku, takiej degrengolady jest nie do zniesienia i myślę, że panowie generałowie byli właśnie w takim stanie. Mhm. A to, co tutaj gawieć prawicowa mówi, ja celowo tak to nazywam, bo to jest takie właśnie takie komentarze po to, żeby skłócić, żeby zniszczyć, zniszczyć autorytet wojska, które, przypominam, ma najwyższe notowania, jeżeli chodzi o społeczeństwo. To tylko dlatego, żeby utrzymać stan posiadania, dochodzimy właśnie do takich elementów, jak tutaj jest hańba. Pan generał Mieczysław Bieniek, bardzo proszę o komentarz do tego, bo rzeczywiście tych wpisów tego typu i wypowiedzi pojawia się coraz więcej. Miejmy nadzieję, że wojskowe służby specjalnie już działają pełną parą, że to jest przedszkole w polskim wojsku, że trzeba było ciąć po stołkach kilka miesięcy temu, że to żenujące generałowie, którzy nie potrafili znaleźć rakiety, że szykują ustawkę na 3 dni przed wyborami, że zostali na to wszystko namówieni przez Tuska. No przecież ręce opadają. No tak, wie pani, taka sytuacja wywołuje emocje, szczególnie emocje u strony, która nie akceptuje tej sytuacji. Ja przypominam tylko, że ten niby obrażony generał, o którym tak mówią, to przecież generał Andrzejczak, który ma bardzo wysokie notowania u naszych sojuszników, u Amerykanów, nie tylko swoją świetną angielszczyzną, ale również świetnym myśleniem racjonalnym, udzielając wywiadu dla BBC, dla CNN-u, uczestnicząc w żywej debacie takiej w Stanach Zjednoczonych, wywołał bardzo dużą euforię i szacunek dla polskich sił zbrojnych. Ja sam udzielałem takich wywiadów jako zastępca dowódcy NATO, jako przedstawiciel Polski przy NATO i wiem, jak słowo jest istotne. Słowo jak kula, raz jak się wystrzeli, nie da się tego zawrócić, ale niestety niektórzy politycy nie biorą w ogóle odpowiedzialności za słowo. Tylko liczą się emocje, emocje, raz jeszcze emocje. A w tej sytuacji potrzebujemy naprawdę profesjonalizmu, spokoju i nawołuję hasło, róbmy swoje i zachowujmy się porządnie, jak mówił pan minister Bartoszewski. Panie generale, to na koniec jeszcze. Czego oczekiwałby pan dzisiaj od zwierzchnika sił zbrojnych, od prezydenta Andrzeja Dudy? Jakiej formy komunikatu? Bo wiemy, że trwa w tej chwili w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego 10:30. Na tę godzinę było zwołane spotkanie. Rozmowa w sprawie Izraela, bo tak to zostało zapowiedziane. No ale trudno się nie domyślić, że jednak sprawa dymisji dwóch najważniejszych żołnierzy zostanie poruszona. Czego oczekuje pan dziś od Andrzeja Dudy? Już tak na koniec. Pytanie do mnie? Tak. No tak, zwierzchnik sił zbrojnych, jakim jest prezydent, ponosi odpowiedzialność konstytucyjną za stabilność funkcjonowania sił zbrojnych, między innymi, ale nie tylko, państwa.
a państwo, a siły zbrojne to są częścią państwa w systemie obronnym bardzo istotnym. Myślę, że oczekiwałbym spokojnie wyważonej odpowiedzi na tą sytuację i uspokojenia nastroju wokół sił zbrojnych. Myślę, że taka odpowiedź nastąpi. Natomiast jak to kiedyś dawniej mówili, że wszystkiemu są winni Żydzi i cykliści, to teraz wydaje się, że wszystkiemu są winni ci generałowie, którzy w końcu podali się dymisji, powinni, może to byli zrobić wcześniej, może oni coś na ten temat powiedzą. Natomiast myślę, że naprawdę sytuacja jest trudna pod względem takim emocjonalnym z każdej strony, bo również i powiem szczerze, opozycja będzie również teraz podgrzewała nastroje. Ja bym apelował, żeby obie strony wstrzymały się od gorących powiedzmy komentarzy, a szczególnie inwektyw pod adresem tych zasłużonych ludzi, bo w końcu oddali swoje lata dla ojczyzny, dla służby dla tej ojczyzny. To jeszcze komentarze tak na gorąco. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, generał brygady Wiesław Kukuła, mówi: jestem zaskoczony tą sytuacją, dowiedziałem się o tym z mediów. I drugi komentarz: zawsze dobrze współpracowało mi się ze sztabem generalnym i dowództwem operacyjnym. To jest także generała Kukuły informacja. No jest zaskoczenie w strukturach wojskowych, panie pułkowniku. No mnie sprostuje generał Broni. A nie Broni, generał, przepraszam, a co ja powiedziałam? Brygady. Przepraszam, to też kwestia już emocji i nadmiaru informacji. Bardzo dobrze, że pan czuwa. Generał Kukuła nie jest małostkowym. No, pewnie, że jest zaskoczenie dla nas wszystkich. Dla każdego jest zaskoczenie, że dwóch generałów się podało. Natomiast ja oczekiwałem już po tym pierwszym sygnale, kiedy Błaszczak oskarżył generała Piotrowskiego. Już wtedy oczekiwałem, albo jeden, albo drugi musi odejść. Taka sytuacja nie może mieć miejsca. Jeżeli chodzi o prezydenta Dudę, ja od prezydenta niczego nie oczekuję. Krótko i na temat. Panie generale, już naprawdę obiecuję ostatnie pytanie. Mówi się bardzo dużo o upartyjnieniu polskich służb i policji, i straży pożarnej. O tym też pan wspominał właściwie na samym początku, że armię i wojsko także próbowano i poniekąd upolityczniono. Jak długi czas może zająć odpolitycznianie polskiej armii? Bo to na przykład jest jednym z głównych postulatów partii opozycyjnych w tej chwili. To pytanie kieruję do fachowców, którzy zajmują się tą problematyką, ale widzimy na przykładzie Izraela, że zarówno Shin Bet, Aman, jak i Mossad zajmowali się sprawami wewnętrznymi, a to jak premierowi zabezpieczyć wejście na wzgórze świątynne, a to w jaki sposób uspokajać tam w Jerozolimie te bojówki i tak dalej. I zapomnieli o tym, co jest bezpieczeństwo narodowe. Ja myślę, że taka sytuacja nie powinna i nie może się powtórzyć. Ale wracając do tych jeszcze stopni wojskowych, to taką sytuację na koniec podam. Kiedyś na Uniwersytecie Jagiellońskim zostałem przywitany. Witamy serdecznie pana generała Broni i amunicji Mieczysława Bieńka. Także tutaj z tymi stopniami musimy być. Dobrze, to w takiej wtopy na szczęście nie zaliczyłam. Panie pułkowniku, chciał pan jeszcze dodać coś w tej sprawie? Tak, takie ostatnie zdanie. Szanowni panowie politycy, ciszej nad wojskiem. Wojsko nie znosi tego typu sytuacji. Mam nadzieję, że i opozycja, i rządzący powstrzymają się od linczowania generałów Andrzejczaka i Piotrowskiego. Ta sprawa musi być wyjaśniona do spodu, dlaczego tak się stało. I tyle. I tutaj bez żadnych fajerwerków w mediach, żeby nie było, bo tylko będziemy nakręcali emocje. Wracając do tego, co powiedział pan generał o Izraelu, przecież to co właśnie Shin Bet i ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo zajmowali się właśnie premierem Netanyahu, sądownictwem, które on... To jest takie déjà vu, prawda? To samo i u nas. Zajmujemy się sobą tutaj, ten tygiel, i angażujemy w to wszystkie, i służby, i wojsko, i straż pożarną, i inne służby. A nie patrzymy, co się dzieje na zewnątrz. Panie generale, rozumiem, że pan się do tego apelu przyłącza, ciszej nad tym wojskiem, drodzy politycy, wszelkich, jak rozumiem, opcji. Bardzo, bardzo gorąco się przyłączam i wspomniany tutaj generał Kukuła Wiesław to bardzo profesjonalny oficer i on rozumie tę sytuację, bo on jest jedyny w tej chwili z tej trójki, powiedzmy, którzy wyznaczeni są przez prezydenta, rozumie powagę sytuacji i rozumie to, że duża odpowiedzialność na niego spływa i myślę, że on się z tej odpowiedzialności wywiąże.
Generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji. Pułkownik Krzysztof Przepiórka, współzałożyciel Gromu. Panowie, bardzo wam dziękuję za ten gorący komentarz. Sytuacja bardzo trudna, ale panowie jak zwykle stanęli wyśmienicie na wysokości zadania. Jestem zaszczycona. Dziękuję bardzo. Panie generale, pozdrawiam. Nie wspominamy o pani, o prowadzeniu was doskonale. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Do zobaczenia w przyjemniejszych okolicznościach. Dziękuję bardzo, panie pułkowniku. Dziękuję.